Mój nowy przyjaciel składa się z 468 klocków i już samo ich złożenie dostarcza wielu emocji. Cześć, miło Was widzieć na tym kanale. Dziś mini reportaż ze składania fajnej zabawki, czyli robota, który zostaje moim asystentem na kanale. Mój nowy przyjaciel składa się z 468 klocków i już samo ich złożenie dostarcza wielu emocji. Dodatkowo może być sterowany za pośrednictwem dedykowanego pilota albo ze smartfona. W tym ostatnim przypadku można pisać dla niego krótkie programy i kontrolować jego ruchy za pomocą żyroskopu czy poleceń głosowych podawanych po angielsku. Niestety, choć robot wygląda niesamowicie, to jednak wiele niedopracowanych drobiazgów nieco psuje zabawę. Tylko kilka przykładów. Niektóre woreczki z klockami nie są ponumerowane, a miejscami instrukcja nie jest zbyt dobrze przemyślana. W aplikacji na smartfona w ogóle nie ma tego modelu robota i trzeba wybrać inny podobny. Rozpoznawanie poleceń podawanych głosem działa słabo i łatwo o to, by robot uderzył w meble, zanim rozpozna komendę stop. Na szczęście jest wykonany stosunkowo solidnie. Choć aplikacja zawiera możliwość wprowadzenia korekty pracy mechanizmu, to nie udało mi się tak skonfigurować oprogramowania, by ruch o kąt 90 stopni według programu dla smartfona rzeczywiście odpowiadał ruchowi robota o kąt prosty. Wreszcie tworzenie mini programu jest stosunkowo niewygodne. Elementy są małe i ciężko je przesuwać. Ciężko też wprowadzić parametry typu 5 sekund przerwy zamiast domyślnej 1 sekundy. Być może niektóre problemy producent w przyszłości rozwiąże poprzez aktualizację oprogramowania. Ponadto sam robot ma akumulator, co jest bardzo wygodne, ale już dołączony pilot jest na zwykłe baterie. Szkoda, że i tu nie zastosowano tego samego rozwiązania. Pomimo pewnych wad, robot zostaje na kanale i będzie Wam opowiadał o fajnych rzeczach. Co powiecie na takiego prowadzącego? W ramach tej serii filmów nie przedstawiam dokładnie tematu, a tylko krótko go sygnalizuję. Koniec więc tego gadania, miłego oglądania, trzymajcie się zdrowo!